W dwóch poprzednich filmach pokazywałem, jak można zastosować pojęcie wartości bieżącej do analizy takiego prostego przykładu, do rozwiązania takiego prostego zadania. Zadanie polegało na tym, że jakiś kontrahent daje nam do wyboru trzy metody płatności i każe nam zdecydować, która jest dla nas najkorzystniejsza. Pierwsza była taka, że wypłaca nam dziś 100 zł, druga była taka, że za dwa lata płaci nam 110 zł. A trzecia metoda była taka, że płaci nam w trzech ratach. Dziś 20 zł, za rok 50 zł, a za dwa lata 35 zł. No i my rozwiązaliśmy to zadanie w ten sposób, że dla każdej z tych metod obliczyliśmy wartość bieżącą. I to jest na przykład ta linijka tutaj. Są obliczone wartości bieżące dla, każdych, dla każdej z tych metod. Potem w drugim filmie znowu obliczyliśmy wartość bieżącą dla każdej z tych metod. No i różnica była taka, że w pierwszym filmie założyliśmy, że stopa zwrotu z jakiejś alternatywnej inwestycji, to znaczy gdybyśmy pieniądze, na przykład te, które czekają na nas 2 lata, te 110 zł, dostali jakąś kwotę dzisiaj i ją zainwestowali w bezpieczny sposób, to stopa zwrotu z takiej inwestycji rocznie wyniosłaby 5%. No i przy takim założeniu okazało się, że ta pierwsza opcja jest najkorzystniejsza. W kolejnym filmie wykonaliśmy dokładnie te same rachunki, ale zakładając, że stopa zwrotu wynosi 2%. Stopa zwrotu z jakiejś inwestycji takiej alternatywnej, którą moglibyśmy zrobić, gdybyśmy mieli pieniądze już dziś od razu. No i okazało się, że jeżeli założymy, że ta stopa zwrotu roczna jest 2%, to najkorzystniejsza jest ta druga opcja. No a tutaj chciałbym, żebyśmy zrobili jeszcze raz te obliczenia, ale wprowadzili jeszcze jedną pewną drobną modyfikację. Otóż tutaj w tych dwóch poprzednich przykładach, ja zakładałem, że ta roczna stopa zwrotu jest zawsze taka sama. Niezależnie od tego, czy odkładamy pieniądze na rok, czy na dwa lata. Tak naprawdę w realnym życiu zwykle to nie jest tak. To znaczy zwykle ta stopa zwrotu, roczna stopa zwrotu zależy od tego na jak długo jesteśmy gotowi zamrozić te pieniądze. I na przykład jak robimy lokatę bankową, i mówimy, że te pieniądze zostawiamy na rok, to bank nam mówi, no to możemy panu dać roczną stopę zwrotu, na przykład, nie wiem... 4%. A jak zostawimy, jak chcemy je zainwestować na 2 lata, na przykład, no to bank mówi, no to możemy panu dać roczną stopę procentową 5%. Dlatego, że jak pieniądze będą 2 lata leżały, no to wtedy jest większa elastyczność, można jakieś bardziej długoterminowe plany zrobić, które być może w dłuższej perspektywie czasu przynoszą większy zysk. No, a jak na przykład powiemy, że chcemy odłożyć pieniądze na 10 lat, to być może bank nam da na przykład 6%, 7, a może nawet 8%. Więc bardziej realistyczne jest założenie, że ta roczna stopa procentowa zależy od tego, jak długo te pieniądze gotowi jesteśmy zamrozić. No i teraz sobie zrobimy taki przykład, może troszkę przesadzony, że powiedzmy tutaj, obliczę jeszcze raz, jeszcze jedną, jeden rząd tych wartości bieżących. PV, present value, to jest ten skrót. Tutaj mieliśmy dla 5% stopy zwrotu, tutaj dla 2%, a teraz zrobimy sobie dla takiego bardziej złożonego modelu, w którym stopa zwrotu za jeden rok będzie 1%, a stopa zwrotu roczna przy dwuletniej inwestycji będzie wynosiła 5%. No i mówię, to jest taki przykład trochę przesadzony, bo ta różnica tu jest dramatyczna, no ale będzie dzięki temu lepiej widać. Różnice między tym modelem a tymi dwoma pozostałymi. No to przeanalizujmy po kolei te wszystkie przypadki. No, jeżeli dziś dostaje 100 zł, no to oczywiście to nie zależy od tego, jakie są te roczne stopy zwrotu, no bo wartość bieżąca 100 zł wpłaconych dziś to jest 100 zł. Czyli tutaj wartość bieżąca 100 zł jest zawsze 100 zł. Ale możemy teraz sobie przeliczyć, ile te 100 zł byłoby warte za rok, a ile za dwa lata, stosując ten model. Tak, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, na czym to polega. No więc powiedzmy, że odkładam te 100 zł, kupuję nie wiem, obligację roczną czy wpłacam na, lokatę, wpłacam na lokatę roczną. No to ile to będzie warte za rok? No za rok to ja muszę użyć tej stopy zwrotu, żeby to obliczyć, czyli muszę pomnożyć przez czynnik 1,01, w 1%. Czyli za rok to będzie warte 101 zł. Tyle to będzie warte za rok. No dobrze, a ile to będzie warte za dwa lata? gdybym był gotów czekać 2 lata, no to wtedy muszę użyć tej stopy zwrotu, więc muszę pomnożyć przez czynnik 1,05, w dodatku przez ten czynnik do kwadratu, dlatego że doliczam te odsetki dwa razy, bo to jest roczna stopa zwrotu. Już to wielokrotnie tutaj mówiłem, ale jeszcze raz podkreślam. To jest stopa zwrotu roczna, zawsze się to tak podaje. Czyli jak chcę obliczyć, ile to będzie warte za dwa lata, to muszę pomnożyć przez ten czynnik do kwadratu. Ja to już raz tutaj liczyłem, o tutaj też właśnie używałem tej samej stopy zwrotu 105 razy 105 i mi wyszło, że to jest 110 zł i 25 groszy. Czyli to za dwa lata będzie warte 110 zł i 25 groszy. Dobrze. No to widzimy, na czym polega liczenie takiej właśnie za stopy zwrotu zależnej od tego, na jak długo te pieniądze odkładamy. Tutaj mnożymy przez inny czynnik, tutaj przez inny czynnik, w dodatku tutaj jeszcze bierzemy go do kwadratu, jeżeli te pieniądze czekają 2 lata. No to teraz zdyskontujemy wartość tych innych schematów płatności, po to, żeby policzyć wartość bieżącą dla tych pozostałych. No więc ten wybór numer 2 polega na tym, że to nasze 110 zł czeka na nas 2 lata. Czyli musimy to zdyskontować z użyciem tej. Dwuletniej stopy zwrot, dlatego że gdybyśmy otrzymali jakieś pieniądze dziś, no to moglibyśmy je odłożyć na tą dwuletnią lokatę, czyli musimy to zdyskontować dzieląc przez ten czynnik 1,05 do kwadratu. No i to wychodzi dokładnie tak jak tutaj w tym pierwszym przypadku. Muszę kalkulatora wyciągać znowu 99,77 zł. No widzimy, że to jest gorzej niż dostać 100 zł dzisiaj. No a co z tą ostatnią opcją? Tutaj ta wypłata składa się z 3 rad. 20 zł wypłacone dziś to jest po prostu 20 zł. Do tego dodaję 50 zł, na które muszę czekać rok. Jeżeli czekam rok, to muszę zdyskontować wartość tych 50 zł, używając tej stopy zwrotu, czyli podzielić przez czynnik 1,01. No i do tego doliczam jeszcze te 35 zł, które czekają na mnie 2 lata. Ale jeżeli czekają 2 lata, no to używam do dyskontowania tej stopy zwrotu. Czyli dzielę przez czynnik 1,05 i to w kwadracie, bo pieniądze czekają 2 lata. No to muszę teraz użyć kalkulatora, żeby to obliczyć. 20 dodać 50 podzielone przez 1,01 i dodać 35 podzielone przez 1,05 w kwadracie to da mi razem 101,25 w zaokrągleniu, czyli tutaj dostaje 101,25 zł. I to jest wartość bieżąca tej trzeciej metody płatności. No i widzimy, że wartość bieżąca dla tego, dla tego trzeciego wyboru jest tym razem największa. Czyli tym razem to jest dla nas najlepsza opcja. Ta jest najgorsza, czyli ma miejsce trzecie, a ta jest pośrednia, czyli ma miejsce drugie. No, czyli widzimy, że za każdym razem dostajemy inny wynik. Czyli wiesz, że bardzo dużo zależy od tego, jakie są te stopy procentowe tutaj. Czy to jest 5% stopa zwrotu roczna, czy 2%, czy może mamy taki schemat, w którym stopa zwrotu zależy, no tu akurat dosyć istotnie, od, od tego, na no jak długo jesteśmy gotowi zamrozić pieniądze. Zauważmy, że dobierając odpowiednio te parametry, możemy uzyskać także taki wynik, że ta opcja jest najlepsza, ta pierwsza, pierwszy wybór, albo ten drugi wybór może być najlepszy, albo ten ostatni wybór może być najlepszy. Wszystko opiera się tutaj na tym, żeby odpowiednio pomanipulować tymi parametrami. Więc to jest jedna taka lekcja z tego, z tego przykładu, że od, od wyboru tych parametrów bardzo dużo tutaj zależy. Że można je tak dobrać, żeby jak gdyby usprawiedliwić uzasadnić, to, że najkorzystniejsza jest dowolna z tych trzech opcji. Czyli widzimy, że to jest bardzo ważne, że wtedy, kiedy rozwiązujemy jakiś prawdziwy, życiowy problem ekonomiczny, żeby odpowiednio oszacować wartość tych parametrów, bo od tych parametrów bardzo dużo tutaj zależy. I to jest coś, co wymaga pewnie wiedzy i doświadczenia, żeby te parametry pewnie dobrać. No ale sama matematyka, która później za tym stoi, jest bardzo prosta. Te obliczenia, które tutaj wykonujemy, są bardzo proste. W tym nie ma nic skomplikowanego. No i to, co tutaj robiłem, może warto powiedzieć, to jest przykład takiej metody, która się nazywa zdyskontowane przepływy pieniężne. Wtedy, kiedy mamy na przykład, tak jak tutaj, jakieś przepływy pieniężne, które, z których część pieniędzy dzisiaj, część za rok, część za dwa lata, no to, to jest taka metoda, która pozwala wyceniać wartość jakiejś nieruchomości czy jakichś spółek. Wtedy, kiedy musimy uwzględniać na przykład. Jaki zysk ta spółka wygeneruje za rok, jaki wygeneruje za dwa lata, i na przykład zastanawiam się, czy kupić dany, daną spółkę, czy nie. I na przykład wiemy, że ktoś chce ją sprzedać dzisiaj za 900 tysięcy złotych. A jak my zdyskontujemy te potencjalne zyski, które ona może uzyskać za, za rok, czy za dwa lata, no to okazuje się na przykład, że wartość bieżąca z uwzględnieniem właśnie tego dyskontowania jest równa na przykład milion. No to się okazuje, że nam się opłaca tę spółkę kupić za 900 tysięcy złotych. No i tej metody można użyć do tego, żeby na przykład wycenić opłacalność jakichś takich schematów ubezpieczeniowych, emerytalnych, że na przykład przez ile lat płacimy jakieś raty, potem przez ile lat ktoś nam wypłaca jakieś raty. Możemy przeliczyć, zdyskontować wszystkie te kwoty i obliczyć ich wartość bieżącą i ocenić opłacalność takiego interesu. No i tutaj bardzo istotnym założeniem w tych wszystkich moich rachunkach było to, że tu w ogóle nie uwzględniałem ryzyka. Ryzyko to jest jeszcze dodatkowy problem, i tutaj jest jeszcze oczywiście doda dodatkowa swoboda, jeżeli chodzi o dobieranie różnych parametrów, które, od których będą również te wyniki zależały, no ale to jest temat jeszcze na zupełnie oddzielną, podejrzewam, serię filmów. A nauka, jaka płynie do nas z tego filmu, jest taka, że wynik tego typu analizy bardzo istotnie zależy od tych parametrów, od tych stóp procentowych, które tutaj przyjmiemy do wykonania tych obliczeń. No i gdyby to była taka sytuacja, że na przykład szef nam zleca taką analizę, no to widzimy, że dobierając odpowiednio te parametry, moglibyśmy mu przedstawić każdą z tych trzech opcji jako tę najbardziej korzystną. Raz wyszła ta najbardziej korzystna, raz ta raz ta. Zachęcam Cię do zastanowienia się nad tym, dlaczego tak jest, i w szczególności dlaczego akurat przy takim doborze tych stóp procentowych ten trzeci wynik aż tyle zyskuje.